Odcinek 11. K jak koszt kapitału. Witam w 11. odcinku mojej serii. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię Wam, czym jest koszt kapitału. Koszt kapitału odnosi się do całkowitego kosztu finansowania dla przedsiębiorstwa. To, ile firma musi zapłacić, aby pozyskać finansowanie z różnych źródeł, takich jak udziały akcyjne, obligacje czy pożyczki bankowe. Składniki kosztu kapitału. Koszt kapitału zazwyczaj składa się z dwóch głównych elementów: kosztu kapitału własnego, związanego z udziałami akcyjnymi, i kosztu kapitału obcego, związanego z długiem, np. obligacjami czy pożyczkami. Wzór na obliczanie średniego kosztu kapitału. Średni koszt kapitału można obliczyć, uwzględniając proporcje kapitału własnego i obcego, korzystając ze wzoru. Jeśli słuchasz tego jako podcastu, to proponuję teraz spojrzeć jednak na monitor. Masz teraz na nim wyświetlony wzór na obliczenie kosztu kapitału. Poszczególne składniki wzoru to KS, to koszt kapitału, WE to proporcja kapitału własnego w strukturze kapitałowej, RE to koszt kapitału własnego, WD to proporcja kapitału obcego w strukturze kapitałowej, RD to koszt kapitału obcego, T to stopa podatku. Jeśli firma pozyskuje 60% kapitału z kapitału własnego, udziały akcyjne, z kosztem kapitału własnego wynoszącym 10%, a 40% z kapitału obcego, pożyczki, z kosztem kapitału obcego wynoszącym 5%, a stopa podatku to 20%, to możemy obliczyć średni koszt kapitału. W tym przypadku średni koszt kapitału wynosi 8%. Koszt kapitału jest ważnym pojęciem w finansach korporacyjnych, ponieważ wpływa na decyzje przedsiębiorstwa dotyczące struktury kapitałowej inwestycji. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, w którym przedstawię Wam, czym jest lokata. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film Ci się spodobał lub Ci w czymś pomógł, będzie fajnie, jak zostawisz lajka i subskrypcję, zostawisz komentarz, a może zdecydujesz się wesprzeć kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.